Przejdźmy do Słowa Bożego. A to Słowo dzisiaj ma jeden tytuł, a jest nim pochwycenie. Z czym wam się kojarzy, bracia i siostry, to Słowo? Z czym wam się kojarzy Słowo pochwycenie? Jest to Słowo w teologii chrześcijańskiej? Jest to Słowo mówiące o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Kościół jakby jest wyodrębniony w tym akcie powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Bowiem każdy, kto wierzy, ma nadzieję w Bogu. Ma nadzieję w Jezusie Chrystusie, a ta nadzieja jest powiązana z pewnością, że stanie tam przed Bogiem i będzie mógł tylko powiedzieć: Panie, dzięki Twojej łasce mogę przejść do bram życia. Dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej ofierze, dzięki temu, że Ty byłeś moim Bogiem, a ja byłem Twoim synem i Twoim dzieckiem, nie dzięki swoim zasługom. A więc dzisiaj chciałbym rozmawiać o pochwyceniu Kościoła. Choć tak naprawdę ten termin został wymyślony może nawet nie tak dawno, bowiem w Słowie Bożym w Nowym Testamencie niekoniecznie tym wyrazem określa się ponowne przyjście po swój Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Raczej innymi wyrazami, innymi określeniami, między innymi słowem porwani. Porwani na niebiosa, porwani na obłoki, o tym mówił apostoł Paweł, do ludzi, którzy w pewnym momencie widzieli, jak inni nawet giną za Ewangelię, bądź umierają w Jezusie Chrystusie i byli tym zmartwieni, to apostoł Paweł im przypomniał cudowną prawdę, prawdę Jezusa Chrystusa i prawdę Ducha Świętego i prawdę Słowa, mówiącym o tym: słuchajcie, nie martwcie się, jeżeli oni zasnęli w Panu, wcale was nie wyprzedzą. Bowiem gdy przyjdzie On, przyjdzie Ten, którego wierzycie, to wtedy porwie was na obłoki, a ci, którzy umarli, powstaną z martwych na dźwięk trąby, na dźwięk Jego słowa. Macie wszyscy żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Tak i amen. Tak mówił apostoł Paweł, tak mówi Słowo Boże w wielu wersetach, w wielu miejscach. Ja dzisiaj chcę powiedzieć, zapytać się Kościoła. I to słowo otrzymałem, bracia i siostry, na początku października i to słowo głównie otrzymałem z myślą pojechania z tym słowem do Zielonej Góry. Ale chcę tym samym słowem podzielić się z wami, a wierzę, że mam to czynić, bo to też jest słowo do całego Kościoła, do ciała Jezusa Chrystusa. To nie jest odgrzewany kotlet. To jest słowo wierzę z Ducha Świętego. Pochwycenie, przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Czy ty i ja jesteśmy na to gotowi? Czy ty i ja pragniesz tego? Wiecie, jest wiele teologii. Wiele ludzi w tej chwili nawet i w kościele, i mówię ogólnie w chrześcijaństwie, czy w kościele nawet i protestanckim, bądź nawet może i zielonoświątkowym, myśli inaczej o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, albo może inaczej, właśnie nie myśli. Może nie myśli. Gdzieś są takie teorie, już nawet w Stanach Zjednoczonych, że to przyjście wcale nas może nie zaskoczyć, że to my wyznaczamy dzień, datę i godzinę tego przyjścia, bo my musimy zbudować najpierw Królestwo Boże na ziemi, bądź od nas to zależy, kiedy Bóg przyjdzie. To nieprawda. Jest napisane jak złodziej w nocy, chociaż jest też napisane, że ten dzień ma was nie zaskoczyć. Nie znacie dnia ani godziny, ale macie być przygotowani. Po owocach, po tym, co się dzieje, możecie widzieć, że jestem blisko. Po innych rzeczach również. I o tym też Boże Słowo mówi. Jest nawet taka koncepcja, teraz wszyscy gdzieś myślą o tym, że cały świat będzie zbawiony i wtedy Chrystus przyjdzie.
Wiecie, ja nie wiem, czy będzie przebudzenie, czy nie będzie. Ja tego nie wiem. Oby było. Oby było tak, że cała Polska jeszcze przeżyje taką falę. Mówię o naszym kraju, ale niech przeżyje to w każdy kraj. Może cała Europa. Wielką falę mocy Bożej, Bożego nawiedzenia, Bożej pasji, Bożego Ducha Świętego, Bożego Słowa. Może tak będzie, ale może i nie. Czasami Kościół woła więcej o przebudzenie, więcej o różne rzeczy, niż to, co jest napisane, że Kościół woła i wzdyka, i Duch woła i wzdyka, przyjdź, Panie Jezu. Czy modlimy się o to, żeby przyszedł Pan Jezus? To już jest inna kwestia. Ale bez względu na to Pan Jezus przyjdzie. I wiecie, bracia i siostry, od dłuższego czasu, znaczy od dłuższego, dla jednych to jest długi czas, dla innych krótki, tak jak moje życie. Dla jednych jestem młody, dla drugich już taki stary, że nawet ze mną nie ma sensu porozmawiać. A druga kwestia, taki młody, że też nie ma sensu z nim porozmawiać, jeszcze dużo nie wie. Dla wszystko względne. W każdym bądź razie, od jakiegoś czasu Bóg daje mi takie przekonanie, że Jego przyjście, przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo bliskie. Wiecie, ja też od dziecka jestem wierzący. Od dziecka słyszę, oto przyjście Pana jest bliskie. Ale powiem szczerze, żyjąc każdym dniem, widzę wypełnianie się Bożego Słowa. Czuję w tej duchowej przestrzeni, że coś się zmienia. Obserwuję to. I technologia, i te rzeczy, i inne, i proroctwa, które się wypełniły, i wszystko mówi o tym, że macie być gotowi. To, co się stało w ostatnim 50-leciu, czy setleciu, zdecydowanie przewyższa to, co się działo przez 2000 lat. Może 1800, czy 1900. Zdecydowanie. Skala wypełniania się niektórych rzeczy, a także skala ludzkiej psychiki, ludzkiego ducha, ludzkich problemów zwiększyła się. Kiedyś zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że Izrael składał swoje dzieci w ofierze Baalowi. Baal to znaczy Pan. Jak to możliwe, że takie rzeczy się działy w miejsca, jakie jest wewnętrzne oburzenie, a dzisiaj każdego dnia dokonuje się aborcji, to w tysiącach. W niektórych krajach nawet nie ma limitu, czy to ma być drugi, trzeci, czy czwarty, a może być i nawet i ósmy miesiąc. Co to jest? Przecież to jest to samo. Na wielką skalę, na o wiele większą, na tysięczną, na milionową skalę. To są takie czasy. Kiedyś gdzieś regionalnie tak wierzyli, gdzieś komuś składali w ofierze po to, aby mieli błogosławieństwo, aby mieli lepsze życie, powodzenie, inne kwestie. A teraz co to jest? Coś innego? No nie, no ja sobie nie poradzę, ja mam za małe mieszkanie, za mały dom, za małe to, za małe tamto. Ja chcę być błogosławiona, ja chcę się samorealizować, ja chcę być spełniona, ja chcę być spełniony. Po co nam dzieci? Chcę mieć błogosławieństwo, a nie obowiązki. To jest to samo, to jest ten sam duch, ta sama mentalność. Trochę inaczej to jest wyrażane, bo wszystko gdzieś jest społecznie, technologicznie, światopoglądowo, doreszliśmy, inna kultura. Jaka inna kultura? To, co robili wtedy, tak robią i teraz. To, co robiliśmy wtedy, robimy i teraz. Na większą skalę, milionową. Czy Bóg tego nie widzi? Wtedy widział. Widzi ty i teraz. To jeden z przykładów, ale ja nie chcę mówić o tym czasach końca, choć ja już się też zastanawiałem, czy ja może nie przesadzam. I wiecie, jadąc do Zielonej Góry jeszcze w piątek, tak myślałem, może o tym nie mówić, może nie mówić o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, nie mówić o powstydzeniu Kościoła, może o tym nie mówić, może ja już trochę za daleko idę i powiem wam takie śmieszne wydarzenie. Wracam sobie wieczorem z moim synem zajęć sportowych. Jedziemy taką
można powiedzieć, drogą, w której są same domki, osiedle domków. Gdzieś tam trochę, gdzieś tam z boku też jest las, żeby już nie, inaczej to nie przedstawiać. Ale w zasadzie pod samym dołem, pod samym domem, w biały dzień, oto dwie sarny, jelonki stoją. Jaki widok? No to nie jest jeszcze nic zaskakujące. Zwierzęta coraz bliżej zbliżają się, coraz łatwiej. Tak jak my chcemy iść na łatwiznę w niektórych rzeczach, tak one też chcą na łatwiznę iść i do naszych śmietników, i do naszych kwestii, bo tam jest fajne jedzenie. Ale generalnie zbliżają się coraz bliżej i tak się zatrzymałem samochodem, żeby jeszcze pokazać synowi jakąś taką warstwę edukacyjną dla niego wprowadzić. I nic by nie było w tym może nadzwyczajnego, gdyby nie to, że mój syn powiedział w ten sposób. A już dwa razy mi w życiu dziwnie powiedział. Powiedział mi w ten sposób. Myślę, że Pan ci je postawił, abyś powiedział o tym kazaniu. No, mówię, o ludzie kochani, chyba że na szkółce bracie Łukaszu takich rzeczy ich uczycie. Pan ci je postawił, żebyś powiedział o tym kazaniu. Wróciłem do domu, szukam wersetów na temat saren, jelonek. Co prawda Salomon tam ucztował i też lubił sarny jeść. Ale to chyba nie ten werset. I znalazłem bracia i siostro. Pieśni nad pieśniami. Nie ma dużo wersetów na temat sarny. Na temat jelonków, bardzo mało. I mamy pieśń nad pieśniami, otwórzmy, to jest pierwsze słowo na dzisiaj, strona 745, ja będę podawał z przekładem brytyjskim, żeby nam było dzisiaj sprawniej, lepiej, bo pastor będzie dzisiaj biegał po Biblii. 745 stron. Drugi rozdział, pieśń nad pieśniami, ja wiem, że to też jest księga prorocza. Mówiąca o oblubienicy i oblubieńcu. I każdy biblista się zgodzi, że to jest symbol Kościoła i symbol Jezusa Chrystusa, którzy siebie bardzo pragną. I jest tam napisane w drugim rozdziale, w dwóch miejscach jest o sarnach, czy o jelonkach, o gazelach też w tej księdze. I praktycznie w Słowie Bożym bardzo mało. W drugim rozdziale, 9 werset i 10. Mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka, a oto już stoi za naszą ścianą. Patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Wiecie, i te wersety, choć może to trochę tak księga, jak mówimy o miłości, takiej pięknej miłości czasami, ja taki racjonalny człowiek, mówię takie trochę infantylne to jest, bo ja romantyczny nie jestem. Ale to nie jest infantylne, to jest księga prorocza. I to słowo było dla mnie potwierdzeniem, bracia i siostry, bo wierzę, że Pan Jezus stoi blisko. Jest naprawdę blisko, prawie że za ścianą i patrzy już przez kraty. Patrzy, jak wygląda jego oblubienica. Patrzy, jak wygląda jego kościół. Patrzy, jak wygląda chrześcijaństwo dzisiaj. Patrzy, jak wygląda moje i twoje życie. Patrzy. Już jest naprawdę za ścianą. Zagląda przez kraty. O, jest ciekawe, że przez kraty. Ale nie będziemy w to wchodzić. Patrzy i zagląda, i patrzy, i patrzy, i nagle powie, chodź, moja miła, chodź, moja piękna, oto już jest czas, chodź. A tu oblubienicy nie ma w domku. Wiecie, ja wierzę, że Bóg w tej chwili, naprawdę jest taki czas, zagląda do każdego kościoła, przechadza się po każdym kościele. Tak było już, zawsze może nawet tak jest. Ale teraz w sposób szczególny, tak jak jest napisane w objawieniu. On chodzi, on puka, on przygląda się. Był w Filadelfii, był w zborze w Smyrnie, był w tym i w tamtym. Chodzi, przegląda, patrzy na ludzi, patrzy na moje i twoje serce. Patrzy, czy jesteś gotowy, gotowa.
Czy jesteś jak oblubienica, która czeka na swojego małżonka? Czy jesteś przyozdobiona? Czy jesteś w wspaniałej szacie? Czy może krząta się w innych rzeczach? Wierzę, że to jest czas. Jeszcze mamy czas na przygotowania. Ale tego czasu nie jest dużo. Już jest bardzo malutko. Już jest za ścianą. Możesz się z tym zgodzić, możesz nie. Nie tak Bóg przekonuje moje serce, że naprawdę jest blisko. Naprawdę. Dobrze, że to jest Kościół Zielonoświątkowy, a nie inny. Nie będziemy wyznaczać godziny, dnia. Ale możemy powiedzieć, że jest blisko. Ja mogę powiedzieć, że jest blisko. I dzisiaj takie słowo, bracia i siostry. Słowo dla rodzin, słowo dla liderów różnych służb, słowo dla tych, którzy są obdarowani i słowo dla statecznych w Panu. Słowo o pochwyceniu. Od kogo możemy zacząć? Zacznijmy od liderów, od tych, którzy głoszą słowo, od tych, którzy są kierować innymi ludźmi, ci, którzy mają wewnętrzne powołanie, że są przez Boga powołani do kaznodziejstwa, do nauczania, do duszpasterstwa. To jest słowo też do mnie. Z Księgi Jeremiasza, 1269. Źle mówię? 821 do Nowego Testamentu mnie już ciągnęło. Będziemy posługiwać się stronami z oczywiście z przekładów brytyjskich, chyba że macie inne. To się nie będzie wtedy zgadzać. Księga Jeremiasza, 6 rozdział, 9 werset. Tak jest napisane. Tak mówi Pan zastępów, wyzbieraj dokładnie, jak na krzewie winnym, resztkę Izraela. Sięgnij ręką jeszcze raz po latorośle jak winogrodnik. I wierzę, bracia i siostry, jest to słowo tak szczególnie właśnie dla tej grupy osób skierowane. Aby czynili swoją pracę dokładnie. Wyzbieraj dokładnie. Nie byle jak, nie wszystko do jednego koszyka. Czasami ja pamiętam, jak zbierałem, a rzadko to robiłem, bo uciekałem od takich prac jak najdalej. Gdzieś tam jakieś jabłka, to zawsze było tak i mama mi mówiła, nie wrzucaj taką jabłek byle jak do środka, bo wszystkie się potłuką, nawet tego na początku nie widać, a później gniją. Jeden od drugiego. Jak jest jakaś pleśń, to też przechodzi dalej. Tylko delikatnie. Wyzbieraj wszystko, dokładnie. Jeżeli masz służbę, to też się pewnie nagrywa. Także generalnie, jeżeli masz służbę, mówię do tych osób, dokładnie, z precyzją, z pragnieniem, aby wyzbierać wszystko, a nie pozostawić coś na krzaku, żeby gdzieś tam sobie leżało, wisiało i spadło kiedyś. Dokładnie, delikatnie. Wszystko. Nie jest tego dużo. To jest resztka. Nie każdy będzie się garnął do pracy. Nie każdy będzie się garnął do służby. Nie każdy. Delikatnie. Dokładnie. A drugie słowo. Wiecie, bardzo łatwo pójść w zniechęcenie. Już tyle razy mówiłem mu Ewangelię. I nic. Tyle razy modliłem się, albo modliłam się o niego, o nią. I nic. Nawet gorzej. Tyle razy wychodziłem na miasto, coś tam mówiłem o Panu Bogu, temu i tartemu, już chyba każdy to słyszał. I nic. Tyle razy. Natomiast wierzę, że Bóg nas teraz nawołuje, bracia i siostry, do tego, żeby sięgnąć ręką jeszcze raz. Po latorośle, po te rzeczy, z których dopiero ma być owoc,
po te pędy, z których jest nadzieja na przyniesienie żniwa, na przyniesienie owocu, coś, co można zebrać. Sięgnij raz jeszcze. Zrób to na moje słowo. Kolejny raz wysięgnij rękę. Panie, ja już tyle razy... Wysięgnij. Panie, ja już tyle razy łowiliśmy tu całą noc i nic nie zostało złowione. Jeszcze raz. Zarzuć sieci. Módl się o tego i tamtego. Powiedz mu znowu o Jezusie. Jeszcze raz. Bo mało jest czasu. Ja poruszę tą ziemię, ale mało jest czasu. Czy wysięgniesz jeszcze, sięgniesz jeszcze raz, raz jeszcze? Jeszcze raz. Zrób to z wiarą, z zaufaniem na moje słowo. Pochwyć tych ludzi. Pochwyć tych, którzy chcą służyć, którzy chcą się rozwijać w Kościele. Nie sami, ale chcą służyć dla Pana. Pochwyć ich, pochwyć ich. Wybierz ich dokładnie. I sięgnij po tych, którzy mają przynieść owoc, którzy mają być zbawieni. Uczyń to. Zrób to. To jest słowo dla liderów. Słowo dla obdarowanych. Księga Jonasza. Przeczytamy od 1 do 16 wersetu. Ja tak na jednym tchu postaram się przeczytać. Księga Jonasza, pierwszy rozdział, od 1 do 16 wersetu. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonas stał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, szedł na pokład, aby przed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak i się zdawało, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonas zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlekli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas? Bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bowiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka, i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę, uczynili śluby. Wierzę, że to jest słowo dla obdarowanych. Słowo dla tych, którzy już coś przeżyli z Panem. Prorok Jonasz. Człowiek, który był właśnie prorokiem. Człowiekiem obdarowanym. Jakbyśmy przeczytali w II Księdze Królewskiej, żył w czasach, które niekoniecznie były fajne. Wiele problemów w domu, w jego rodzinnym domu, w jego stolicy. I oto człowiek ten, który przecież był prorokiem, a więc obdarowanym, wybranym przez Pana, dostaje żywe słowo od Boga: idź tam do Niniwy, głoś.
co ciekawe, głosi nawet wtedy, w tym momencie, przeciwko temu miastu. Głoś! Nie za tym miastem, ale przeciwko, że spotka was kara. Ale nie chcę o tym mówić. W każdym bądź razie on miał iść. I co? No, wyobraźmy sobie nasze życie, gdybyśmy sobie tak chodzili albo modlili się i nagle głos z nieba przyszedł, prawdziwy głos, i powiedział: wstań i idź. To każdy z nas by szybciutko nawet z butów wyleciał. Tak jak Jonasz, i on szybciutko wyleciał, może nawet i bez butów, ale nie do Niniwy. Tam gdzieś w porcie. O, okręt. A gdzie on płynął? Do Tarszysz. Jest napisane: i zapłacił za to. Zapłacił i wsiadł. Może jesteś dzisiaj w takim miejscu. Może mówisz: tyle problemów jest w moim domu, tyle problemów jest w mojej okolicy, tyle problemów tego wszystkiego. I jeszcze Bóg mi każe robić coś więcej, Bóg mi każe iść tam i tam, Bóg mi każe poświęcić się teraz dla Niego, jak mam tutaj do zrobienia, tam do zrobienia, tu do uregulowania, tam do uregulowania, coś jeszcze, no tyle problemów. Może lepiej wypłynąć gdzie indziej, może najpierw załatwię pewne sprawy, może Tarszysz pomoże mi zrobić porządek w niektórych kwestiach, żebym miał pieniądze, miał to, miał tamto, żeby wszystko pozapłacać i dopiero wtedy oddam się Panu. Pojadę do tej Niniwy, ale najpierw zrobię coś innego. Wiecie, Tarszysz to ciekawe miejsce. Tarszysz w Biblii jest wielokrotnie opisywany, a w historii też. No choćby Salomon sprowadzał tam materiały do budowy czego? No świątyni. Ale też do swoich pałaców. Wspaniałe, piękne materiały. Możemy też się tak zamknąć w kościele, możemy sprowadzać cudowne rzeczy, wspaniałe płyty, wspaniałe jakieś filary, inne kwestie, marketing, to jak zdobywać dla Chrystusa systemy, programy, ale tak naprawdę możemy uciekać w ten sposób do Tarszysz, zamiast zająć się sprawą pańską. Możemy tak robić też w swoim życiu. Bóg dał ci wyraźne powołanie, a ty gdzieś odpływasz w inną stronę, żeby rozwiązywać najpierw swoje ziemskie problemy, to wtedy zajmiesz się problemami Boga. Ale Bóg nie ma problemów. Bóg chce ciebie do służby, do tego, abyś stanęła w swoim właśnie powołaniu, nareszcie w swoim powołaniu. Wiecie, niektórzy ludzie są tak obdarowani przez Boga, tak namaszczeni już w tej chwili nawet, do tego, aby służyć. Tak mają taką pasję. Bóg wlewa czasami taką miłość do dzieci, do młodych, do starszych. Taką miłość, którą ja bym chciał mieć. Ale niektórzy mają to nawet już w pakiecie. Ale uciekają od tego wszystkiego gdzieś daleko. Niektórzy mają tak obdarowanie, tak w ewangelizowaniu, że oni nic nie muszą mówić, a już ewangelizują. Już się ludzie pytają, a może porozmawiamy o Bogu, ale ja nie chcę. No, następny się pyta, ludzie kochani, Panie Boże, co ty? Przecież ja jestem w drodze do Tarszysz. A są tacy, którzy chcieliby ewangelizować każdego i nie mogą. Ten nie chce słuchać, ten nie chce słuchać, nikt się nie pyta, ten się obraża, ten ucieka ode mnie. A są tacy, co wejdą w dane miejsce i już się ich pytają o Pana Boga. Tak było z Jonaszem, no zobaczmy. On płynie sobie tym statkiem, burza, Bóg zesłał silny wiatr, są opory. Jest jakiś wiatr, który dotyka twoje włosy, moich nie. Ale dotyka twoje włosy, gdzieś tam, czujesz to wszystko, a idę spać tam, niech sobie radzą. Ja mam wiele problemów. I oni w panice zaczęli każdy do swojego Boga wołać, o co chodzi. Coś jeszcze, żaden Bóg nie odpowiada. No to za bogowie nie odpowiadają w ogóle. Ktoś jeszcze jest na tym pokładzie? No idzie, co on robi, śpi. Wiecie, to czasami tak wygląda z zewnątrz. Dlaczego mi nie mówiłeś tyle o Bogu? Przecież mi się tu wszystko wali. Jest wiatr, jest burza. Dlaczego nie? Przecież ty jesteś wierzący. Ile razy lat jesteś w kościele? A tyle i to. Dlaczego śpisz?
i zobaczcie, co mówi Jonasz. Ej, ty jakiegoś Boga wierzysz? Tak, wierzę w Boga, który stworzył niebo i ziemię, jestem Hebrajczykiem. Ale charyzmatyczny prorok. A wszyscy padają na kolana i mówią, wołajmy do tego Boga. Jest nawet napisane, że później, no nie wiem jak to określić, złożyli śluby Panu Bogu. Zmienili swoje bóstwa. Nagle zaczęli szukać Pana Boga. On praktycznie nic nie zrobił, nic nie powiedział wielkiego. A ludzie się ponawracali. A ludzie zaczęli słuchać Pana Boga. Są tak ludzie obdarowani. Ale uciekają do Tarszysz, do zupełnie innych rzeczy. I wiecie, i nagle co się dzieje w takich często momentach, że Bóg nie odpuszcza. Człowiek dochodzi do takiego momentu, że już nie wie, gdzie jest. Jest mu wszystko jedno. A pewnie to moja wina. Wrzućcie mnie do tej wody. Ja już mam wszystkiego dosyć. Oni nie chcieli go wrzucać. On nalegał. Oni nie chcieli go wrzucać, ale wiatr był jeszcze silniejszy. Wszystko powyrzucali i dalej się nie uspokoiło, w końcu go wrzucili i spokój. Szkoda, że Jonasz nie zareagował w ten sposób. Słuchajcie, ja mam misję od Pana. Posłany jestem tutaj jako prorok. Dobrze, że się nawracacie. Zaraz woda ucichną, może ucichnie, ale musimy odpłynąć starszy i płynąć na Niniwę. Bo tam mamy zadanie od Pana. Pewnie wszystko by też ucichło, ale on nie, dalej. To idzie w swoje, w zaparte. I nagle wrzucili go do wody. I co ciekawe, pojawiła się wielka ryba od Pana i połknęła go. W innych przekładach jest napisane, pochwyciła go do środka, do swojej wnętrzności. I wiecie, w rybie nie jest łatwo, chociaż nigdy nie byłem, ale nie jest przyjemnie. Ale lepiej być w rybie, niż w tym morzu i utonąć. Bóg posłał rybę, Bóg posłał jakieś takie okoliczności, które się nie podobały. Bo w rybie się nie podoba być człowiekowi. Jonasz, co ciekawe, jakby tłumaczyć jego imię, to gołąb. To jest jedno z tłumaczeń. Bo wyobraźcie sobie gołębia w rybie. A z drugiej strony wiemy, co to znaczy gołąb. To człowiek obdarowany. To człowiek, który może żyć z Duchem Świętym. To człowiek, który może działać z Duchem Świętym. I taki człowiek obdarowany i nagle ryba, bum. Bo tak by utonął. Z tym wszystkim by się zagubił. Utonął do reszty. I nagle bum. I może wtedy, w tamtym momencie Jonas sobie pomyślał jeszcze większe kłopoty. No tu sobie spałem, a teraz to już w rybie jestem. Ale nagle zaczynał przypominać sobie Słowo Boże. I nagle zaczął mówić psalmami do Pana. I nagle zaczął klękać i mówić, Boże, chyba jednak to jest najważniejsze. To, że Ty mnie powołałeś. To, że mam Twoje Słowo. Tyle razy mówiłeś do mnie. Przecież ja wiem, że uciekam. Przecież ja wiem, że uciekam. Nie, ja padnę na kolana w tym ciemnym miejscu. Może mnie Bóg jednak wyprostuje. Może wyplunie mnie na nowo na świat. I tak się stało. I wypluła go ta ryba i poszedł do tej Niniwy. Później różne rzeczy z nim były. Ale czasami chcę to wyraźnie powiedzieć, że jeśli jesteś obdarowany, obdarowana, uciekasz od swojego miejsca powołania, uciekasz zupełnie, gdzieś płyniesz do Tarszysz, rozwiążę najpierw to, wrócę do Pana, a może nie wrócę, nie wiem jak będzie. To chcę Ci powiedzieć, że czasami ten silny wiatr, i tak za to płacisz, tak jak Jonasz płacił za tą podróż. I był silny wiatr, i były złe okoliczności, i pojawiła się ryba, i połknęła. I znalazł się w ciemnym, okrzydłym miejscu. Ale zaczął wołać do Pana i Bóg go wysłuchał. Nie uciekaj dzisiaj od swojego powołania. Może pochwyciła Cię ta ryba. Nie wiem, w którym miejscu jesteś. Czy dopiero myślisz, gdzie popłynąć? Czy już płyniesz? Czy już jesteś w rybie? Czy może chcesz w ogóle zginąć, żeby wpaść do tej wody i był święty spokój? Masz swoje powołanie. Słuchaj się Boga. Wróć do Słowa. To jest takie przesłanie dla osób obdarowanych. Mało jest czasu. Mało jest czasu. Słowo dla rodzin. 429 strona.
A jest to Księga Królewska, druga Księga Królewska, już o tym mówiłem. Ale dzisiaj nawet z bratem rozmawiałem, mówił, że słyszeliście, jest takie słowo, które rzeka słowa wypływa. Ale czasami tylko palec w nim oczymy i zapominamy. Wiecie, jak się napijemy, to czujemy, że jesteśmy pewni. Ale gdy moczymy palec w wodzie, to wystarczy, że przejdziemy 2 minuty i już jest suchy. Już nic nie pamiętamy. I to wcale nie przesiąkło naszego życia. Nic nas nie odżywiło od wewnątrz. My tylko pomaczaliśmy palec. Tak dzisiaj rano o tym brat wspomniał. Dlatego może powtórka. Może drugi raz to słowo. Może ono jest ważne. Druga Księga Królewska, 20 rozdział. Przeczytamy od 1 do 11. Znów tak bardzo szybko postaram się przeczytać. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem, a zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię, 3. dnia wstąpisz do świątyni Pana, dodam też do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla syryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił, przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja wstąpię 3. dnia do świątyni Pana. A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla Ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma cofnąć się o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zszedł. Hiskiasz, mieliśmy o tym słowo kazanie, kto to był? Był to człowiek miły Panu, ale zachorował. Tak czasami też się dzieje. Ale ja nie chcę mówić o chorobie. Chcę mówić, że przyszedł do niego kolejny prorok, prorok Izajasz, prorok mesjański. Bo przecież Izajasz tak dużo mówił o Jezusie Chrystusie. Tak dużo. Tak bogato. Może najwięcej z proroków. W każdym bądź razie przyszedł do niego i mówi, umrzesz. I co robi Hiskiasz? Hiskiasz obraca się twarzą do ściany. Nie szuka może pomocy u innych ludzi, o wsparcie. I to nie znaczy, że nie mamy szukać pomocy innych ludzi i wsparcia. Ale on odwrócił się przede wszystkim do Boga, bo taką miał zasadę. Gdy było trudno, on odwracał się do Boga, szukał Bożej obecności. Nie zawsze, gdy było tylko trudno. Może zawsze szukał Bożej obecności. I szukał Bożej obecności i zawołał, Boże, przecież ja byłem Ci wierny. I wybuchnął wielkim płaczem. W tym nie było tradycji, w tym była determinacja. W tym była chęć, w tym było życie, chociaż był chory. Wybuchnął wielkim płaczem przed Bogiem i zaczął mówić do Boga, Boże, czy Ty nie jesteś w stanie, czy Ty mi chcesz coś powiedzieć przez to wszystko? Zrób coś. I jak czytamy dalej, zobaczmy, Bóg przedłużył o 15 lat jego życia, ale ja myślę, że nie tylko przedłużył po to, aby przedłużyć. Bowiem w 1 wersecie już jest napisane, że prorok Izajasz szedł z pewną misją do Hiskiasza. Nie ma tutaj może takiej mocnego rozwinięcia, ale jest napisane, uporządkuj swój dom, bo umrzesz.
Wiecie, to się nie zmieniło, gdy on został uzdrowiony, gdy jego życie zostało zwiększone o 15 lat, czas jego życia. I chcę dzisiaj mówić słowo dla rodzin. Tu jest napisane, że Bóg cofnął czas jako znak dla Hiskiasza. Przedłużył jego życie, a czas cofnął. Ja wierzę, takie jest przekonanie mojego serca, że Bóg zwleka ze swoim przyjściem. Dlatego, że wielu ludzi modli się o swoje domy, o swoje rodziny, o swoich bliskich, o to, żeby każdy poznał Pana, aby był uratowany. Tak jest zresztą napisane, nawet jeżeli on nie zwleka, jest napisane, ale nawet jeżeli zwleka, to czyni to dla was. I wierzę, że Bóg w ostatni czas będzie nawoływał, aby uporządkować swój dom. I to jest słowo dla rodzin. Przed jego pochwyceniem, przed jego porwaniem, uporządkuj swój dom, uporządkuj swoją rodzinę, uporządkuj swoje myśli, uporządkuj może samego siebie. Przed moim przyjściem Bóg woła i mówi do rodzin, do domów, do matek, do ojców. Uporządkuj swój dom. Ja ci daję jeszcze czas. Ja dlatego może zlekam. Zacznij wołać o siebie. Zacznij wołać o swój dom. Zacznij wołać o swoją rodzinę. I wiecie, i czasami myślimy, dobrze, to jest właściwe słowo, ale mamy jeszcze jednak trochę czasu. Bo Hiskiasz mógł sobie myśleć takimi kategoriami. W sumie 15 lat to nie jest tak mało. I to przez proroka powiedziano, o, czas się cofnął, Bóg tego nie zmieni. Jak Bóg coś powie, tak będzie. Wiecie, ja tak myślałem zawsze. O ludzie, jak oglądałem program 40-latek. Jakie stare dziady. Miałem wtedy 12 lat. O, ja nie mogę. Kiedy to będzie? Oni jeszcze chodzą w własnych siłach? Film o takich antykach? 40 pyka. Ile rzeczy ja mogłem zrobić z Panem? A ile rzeczy zrobiłem bez Niego? Ile On mi mówił, co mam uczynić? Ile odłożyłem na później. To jest słowo dla rodzin. Przed moim przyjściem, tak wierzę, mówi Bóg, uporządkuj swój dom. Uporządkuj swoje relacje. Uporządkuj. To wcale nie jest tak długi czas do mego przyjścia. Bóg cofnął zegar o 10 stopni, nie o 180, nie o 360, o mały czas. Mały czas. Jeżeli mamy czas, zróbmy go, z niego pożytek. Zajmijmy się najważniejszymi rzeczami. To słowo dla rodzin. I ostatnie słowo. 1269 z Nowego Testamentu, list do Filipian, list świętego Pawła do Filipian. Ja już pozwolę sobie też przejść, bo za chwilę będziemy mieć pamiątkę. I może to słowo niech też będzie pamiątką. Niech będzie do tej pamiątki. Przeczytamy od 7 do 14 wersetu. List świętego do Pawła do Filipian, 3 rozdział, 7 do 14 wersetu. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego
i uczestniczysz w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. To jest słowo dla statecznych wierzeń. Nie wiem, ile lat już podążam za Chrystusem. Wiecie, z czasem można popaść w taką rutynę. Patrząc nawet na młodych ludzi, można mówić, ja wiem więcej. Ja już tyle przeżyłem z Panem. Już tak długo jestem po chrzcie. O! Ktoś jest tak zaangażowany, ktoś jest tak pałający, przejdzie mu. Tak nie mówmy. Boże Słowo nas zachęca, czy jesteśmy młodymi, czy starymi w wierze. Mamy mieć takie same pragnienie i taki sam cel. Mamy mieć Chrystusa przed swoimi oczami. Nic innego, nie odwracać się do tyłu. I nawet do kościoła często Bóg mówi i zachęca, nie odwracaj się do tyłu. Nie patrz, co zrobiła siostra, co zrobił brat, co zrobił ktoś, jak kiedyś coś wyglądało. Ty masz być wpatrzony, wpatrzona w Jezusa Chrystusa. Nie odgrzebuj jakichś rzeczy z przeszłości, które mówią, że wpłynęły na Twoje życie. Inaczej wygląda Słowo Boże niż psychologia. Psychologia mówi o tym, żeby dłubać gdzieś tam do korzeni Twojego problemu i najczęściej znaleźć go w Twoim domu, w Twoim ojcu, w Twojej matce, w Twojej rodzinie. Ale Boże Słowo mówi, odetnij się od tego i bądź nowy w Jezusie Chrystusie, nowym stworzeniem. Patrz na sprawcę i dokończyciela wiary, bez względu czy masz 30 lat, czy 50, czy 10, czy 60, czy 70. Masz być wpatrzony w Jezusa Chrystusa, masz w Nim się budować, nigdy nie powiedzieć, ja już mogę sobie usiąść i przytrafnąć, bo ja jestem tym, który chce dalej uczyć się Jezusa. Dalej uczyć się Jezusa. Boże, taką miałem pasję, teraz jestem starszy, jeszcze większą chcę mieć pasję dla Ciebie. Jeszcze więcej być Tobie oddany. Jeszcze bardziej być zdrowy w Jezusie. Jeżeli mam wiedzę i doświadczenie, Panie, to ja i tak chcę przekazywać Twoje słowo, bo ono jest mądrzejsze niż wszystkie moje doświadczenia. Jeżeli mam doświadczenie od Ciebie, mogę się nim dzielić, Panie, ale niech Twój Duch Święty mnie w tym prowadzi. Ja chcę być pasjonatem dla Chrystusa. Nie chcę polegać też przed Bogiem na własnej sprawiedliwości. I także teraz, w tym momencie. Wiecie, możemy przyjść i powiedzieć, Panie, mój chrzest był tego i tego. Już tak długo jestem Ci wierny. Możemy tak przed Bogiem powiedzieć. Ale miejmy świadomość, że żaden czyn nas nie usprawiedliwy przed Panem. Mamy Jego łaskę, Jego miłosierdzie. Te czyny niech będą, bo one wypływają z miłości. Jeżeli nie ma owoców, nie ma czynu, to tak naprawdę nic Bóg chyba w naszym życiu nie zrobił. To może ostre słowo, ale tak jest. Bo jaki to mąż, który mówi do swojej żony, kocham Cię, a nigdy go w domu nie ma i lata z kimś innym. Jaka to oblubienica, która mówi do męża, o jak ja Ciebie miłuję, a tak naprawdę woli gdzieś tam inne rzeczy zupełnie w swoim życiu i ma tak naprawdę za nic swojego męża. Nie słowa, ale czyny. Czyny są odzwierciedleniem naszych też często słów i tego, co przeżyliśmy. Ale nasza sprawiedliwość tak czy siak. Bez krwi Jezusa Chrystusa byłaby niczym. Bez Jego łaski każda nasza dobre uczynki jest jak szata zbawiona, tak mówi Boże Słowo. Potrzebujemy Pana Jezusa Chrystusa. Oto Noe, choć był sprawiedliwy, to budował arkę, którą wyznaczył mu Pan i do niej wszedł.
Nie stanął, gdy zaczął padać deszcz i mówi: Boże, 30, 80, 100 lat jestem sprawiedliwy, wykonuję Twoje dzieła, nie i tak nic nie dosięgnie. On wszedł do arki. To jest symbol Jezusa Chrystusa. Wejdźmy całkowicie w obecność Pana. Zanurzmy się w Jego przymierzu. Nie polegajmy na własnej sprawiedliwości. To nie znaczy, że nie mamy nic czynić, bo to jest zaprzeczeniem pobożności, zaprzeczeniem tego przymierza. Ale uchwycić się Jezusa Chrystusa. Jest nawet tak napisane, i to ostatnie już słowo, że będą czasy, kiedy wszystkie narody, albo dużo osób z narodów, a tam później jest precyzowane, 10 mężów pochwyci się z kraju szata, frędzla szaty jednego Judejczyka. To jest też symbol Kościoła, wszystkich narodów. Pochwycą się Jezusa Chrystusa i będą mówić: Ty nas prowadź, Ty nas nauczaj, Ty jesteś synem Dawida. Nigdy nie osiągniemy tu doskonałości, takiej w ludzkim wymiarze. Ale możemy mieć świętość w Jezusie Chrystusie przez Jego ofiarę, przez Jego krew. Poproszę braci.